wyizolowaliśmy od pacjenta komórki nowotworowe, zanim pacjent umrze, jesteśmy w stanie przeszukać tysiące kombinacji i podać najefektywniejszą kombinację leku. Wydajność naszego systemu, no to co najmniej 1 000 000 próbek dziennie. Biblioteki chemiczne, jakie mamy, liczą ponad 100 tysięcy związków. Nie ma na świecie zbyt dużo osób, chyba jesteśmy jedyni, którzy zajmują się designem w laboratoriach w sensie naukowym. Te zdjęcia czasami są przerażające, dlatego że są to zdjęcia na przykład pacjentów chorych na nowotwory, ale jednocześnie te komórki są piękne. To AI bazuje głównie na algorytmach genetycznych. Rakieta dymi, ładnie wygląda, ładnie działa, no i jesteśmy tuż przed wystrzeleniem jej. Agamede to laboratorium Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, które za swój wyjątkowy design, wyjątkowe miejsce otrzymało nagrodę IF Product Award Design, a więc najstarszą na świecie niezależną nagrodę designu. A ze mną jest Radosław Pilarski, doktor Radosław Pilarski, szef całego laboratorium. Czym jest dla Was ta nagroda? Zawsze potrzebowaliśmy walidacji tego, czym się zajmujemy. I ta walidacja odbywa się na wielu poziomach. I ja sobie myślę, że dobra automatyka laboratoryjna, bo tym się zajmujemy, to jest wtedy, kiedy łączy dobry design, dobrą inżynierię i dobrą naukę. I na tych poziomach potrzebujemy walidacji. A powiedz mi, skąd akurat w Poznaniu i akurat w Waszym instytucie tak innowacyjne laboratorium? Państwo mogą teraz zobaczyć, jak ono wygląda. Wygląda jak rodem z powieści futurystycznych, również jeśli chodzi o kolorystykę. Skąd w ogóle taki pomysł? Zaczęliśmy pewien projekt naukowy. To było jakieś 10 lat temu, może nawet 7, już nie pamiętam, bo to było dosyć dawno. I ten projekt naukowy miał na celu zmianę komórek macierzystych pozyskanych od pacjenta w komórki kardiomiocyty po to, żeby wszczepiać do pacjentów pozawałowych i uzyskać w ten sposób powrót wydolności przed zawałem. No i tak się zaczęło, że zaczęliśmy szukać jakichś pewnych możliwości, w jaki sposób znaleźć medium do zmiany jednego typu komórek w inne. I żeby to znaleźć, takie możliwości, musieliśmy sięgnąć po automatykę, pod automatykę laboratoryjną. I tak się to zaczęło. Zaczęliśmy dostawiać jeden sprzęt. Na początku dostawiliśmy jeden mały robot, przesunęliśmy go o 1 metr, cieszyliśmy się, że to zaczyna działać i nagle zaczęliśmy budować i dostawiać inne sprzęty. A jak zaczęliśmy dodawać inne sprzęty, inne instrumenty, to się pojawiała koncepcja, dlaczego nie wejść też w design po to, żeby wyeksponować pewne miejsce, no bo spędzamy tam dużo czasu i dobrze chcielibyśmy się czuć. To była jakaś koncepcja pewnych marzeń. I za to IF Product Award Design. Tak, to była chyba jedna z koncepcji, dlaczego zostaliśmy nagrodzeni. Zdobyliśmy też kilka innych nagród, między innymi Muse Design w Nowym Jorku. Zdobyliśmy IDA, zdobyliśmy też designu A Design we Włoszech. To się chyba spodobało, dlatego że nie ma na świecie zbyt dużo osób, chyba jesteśmy jedyni, którzy zajmują się designem w laboratoriach w sensie naukowym, w sensie akademickim. I część firm, które oferują jakieś meble, jakieś wyposażenie, dba o design, natomiast jednostki akademickie zaniedbują to z tego względu, że uważają, że należy zajmować się wyłącznie nauką, a design jest niepotrzebny. Design powoduje to, że rozprasza ludzi od myślenia o nauce. Nauka, szczególnie w takich umysłach ścisłych, to wyłącznie liczby, statystyka, dane doświadczalne. Design jest podejściem artystycznym, ale jednocześnie biznesowym. Designem nie zajmujemy się po to, żeby dla samego designu, ale po to, żeby się dobrze czuć, ale przede wszystkim po to, żeby promować nasze laboratoria i przyciągać nasze laboratorium, nasz projekt i przyciągać grupy badawcze, żeby były skłonne nawiązać z nami współpracę już w typowo naukowych projektach badawczych. No właśnie, mówisz o tym, że design ma pomóc nauce. Agamede funkcjonuje już od jakiegoś czasu. Widzicie jakieś efekty, porównując to laboratorium do innych istniejących w Polskiej Akademii Nauk, że to
bardziej przyciąga, powstała nieproporcjonalnie duża liczba ważnych odkryć naukowych względem pozostałych jednostek? Czyli czy rzeczywiście potraficie dzisiaj powiedzieć, że to ma tak ogromne znaczenie? To jesteśmy, ja bym powiedział szczerze, że znajdujemy się w miejscu, gdzie zbudowaliśmy laboratorium i zajmowaliśmy się w dużej mierze inżynierią, co było samym sobie projektem. I to nam zajęło naprawdę dużo czasu z tego względu, że nie jest łatwe zbudowanie czegoś takiego, że łączymy wiele instrumentów. Automatyka laboratoryjna jest nadal w powijakach i ciężko łączyć instrumenty, żeby współpracowały ze sobą. To znaczy, jeśli robot wykonuje jakieś doświadczenia, to musi wysłać sygnały do jakiegoś instrumentu, chociażby po to, żeby zdobyć te wyniki, żeby położyć płytkę mikrotestową i wykonać doświadczenie. Więc to nam zajęło dużo czasu i było projektem w samym sobie. I design powstawał równolegle. I jesteśmy w dniu dzisiejszym jesteśmy tuż przed ostateczną walidacją, bo walidację inżynieryjną mamy, walidację designu też mamy, natomiast walidacja naukowa jeszcze czeka. Więc ja myślę, że jak się spotkamy, to powiem, jak to lata, ale jestem podekscytowany, bo rakieta dymi, ładnie wygląda, ładnie działa, no i jesteśmy tuż przed wystrzeleniem jej i ona zaczyna po wystrzeleniu, będzie generowała dużą ilość danych naukowych. No właśnie, mówisz o tym, że rakieta działa, to powiedz trochę nam o tej rakiecie, czyli co my w tym laboratorium możemy zobaczyć? Przede wszystkim ta automatyka, jaką stworzyliśmy, to nie jest automatyka typowa dla innych miejsc. Automatyka ma długą historię, dlatego że wszyscy sobie pracujący w naukach ścisłych optymalizowali swój czas pracy i zamiast siedzieć w laboratorium, niezależnie jakby to było ekscytujące, woleli na weekend iść do domu. A jednocześnie nauka wymaga dużej ilości danych, zwłaszcza dzisiaj. W związku z tym automatyka już powstawała, ale to było zwykle tak, że ona była liniowa. To znaczy po wykonaniu jakiegoś doświadczenia zawsze pojawiał się człowiek, żeby te dane w odpowiedni sposób zinterpretować i zaplanować kolejne doświadczenia. I to się toczyło na zasadzie takiej, że w poniedziałek trzeba było przyjść po weekendzie, były jakieś wyniki, bo automatyczny podajnik próbek coś podawał przez dwa dni, no ale były widma, no i widma trzeba było zanalizować, przedyskutować i zaplanować kolejne doświadczenie, żeby zbliżyć się do tego, co było przedmiotem badania. W związku z tym pojawiała się jakaś subiektywna analiza wyników, no bo można było albo uznać te wyniki jako ważne, albo pominąć, albo jakieś błędy wykonać. I Agamede jest systemem zamkniętej pętli. Dodaliśmy moduł sztucznej inteligencji po to, żeby automatyka dawała dużą ilość wyników, ale żeby pojawił się matematyczny albo inteligentny moduł, który zaplanuje kolejne doświadczenie bez udziału człowieka. Rozumiem, że takie AI zostało przez Was stworzone. Tak. To AI bazuje głównie na algorytmach genetycznych. Sama idea tego AI polega na tym, że należy zaplanować doświadczenie, zaplanować pewien sposób, w jaki to doświadczenie ma być wykonane w sposób biochemiczny. Ma się do tego odpowiednie modele biologiczne, ma się aparaturę, która umożliwia wykonanie tego doświadczenia i po wykonaniu tego doświadczenia przez automat jest generowany wynik. Czyli może to być na przykład poszukiwanie leków w kombinacji dla pacjenta chorego na raka. Jeśli mamy 10 cytostatyków i wyizolowaliśmy od pacjenta komórki nowotworowe, to zanim pacjent umrze, jesteśmy w stanie przeszukać tysiące kombinacji i podać najefektywniejszą kombinację leków. Jeśli mamy 10 kombinacji, 10 stężeń, to będzie 10 do 10 i żadna automatyka na świecie nie jest bez udziału sztucznej inteligencji, nie jest w stanie przetworzyć takiej ilości, mimo że wydajność naszego systemu, no to co najmniej milion próbek dziennie. Więc mamy przestrzenne, wielowymiarowe dane, w których możemy się poruszać i przedstawiać wyniki. To sztuczna inteligencja, a prawdziwa,
za każdym razem, kiedy słyszę o tym projekcie, to mówisz mi o nim ty. Ty jesteś takim pomysłodawcą w ogóle stworzenia tego laboratorium? Myślę, że tak, ale oczywiście mam uzdolnionych współpracowników. Jasne. Skąd u ciebie w ogóle taka w chemiku taka namiętność do designu, żeby łączyć wiedzę chemiczną z designem? Najfajniej działać na styku wielu technologii. I jeśli zaczynamy się zajmować nauką, no to jesteśmy blisko technologii, jakiejś inżynierii. Jeśli zajmujemy się inżynierią, to być może jesteśmy też blisko designu, no bo tu zawsze się pojawi jakaś ergonomia, jakaś wizja artystyczna, więc poruszamy się nagle na styku nauki, technologii, być może jakichś kwestii artystycznych. To ten design nie pojawia się wyłącznie w samym laboratorium. Design też pojawia się w analizie wyników. Jednym z takich głównych naszych instrumentów, jesteśmy dumni z niego, że go posiadamy, to jest jeden z nielicznych w Polsce, to jest mikroskop konfokalny, tak zwany system high content screening. I to jest system umożliwiający eksplorację mikrokosmosu w podobny sposób, jak się eksploruje kosmos. Stworzyła go ta sama firma, się nazywa Perkin Elmer, i o ile wcześniej budowała teleskop Hubble'a do poszukiwań galaktyk i gdy analizujemy te zdjęcia, są piękne, niezależnie od tego, co widzimy w nich. Fizyk widzi zupełnie coś innego niż zwykły człowiek. Zwykły zjadacz lubi czasami takie zdjęcie mieć jako fototapetę chociażby. I to samo my mamy w Agamede. Jesteśmy w stanie w mikrokosmosie też tworzyć takie zdjęcia. Te zdjęcia czasami są przerażające, dlatego że są to zdjęcia na przykład pacjentów chorych na nowotwory, ale jednocześnie te komórki są piękne. One wyglądają tak samo jak galaktyki. Są w kolorze, one służą oczywiście nam do analiz naukowych, bo każdy kolor coś oznacza. Na przykład w eksploracji kosmosu my też wiemy o tym, że za tym coś idzie. Za to teleskop Hubble nie generuje te obrazy, bo są piękne, tylko po to, żeby je analizować. I tak samo jest w mikrokosmosie. Czyli zamiast w makrokosmosie, poruszamy się w mikrokosmosie i tym, czym dla astronomów jest teleskop Hubble, to ten nasz mikroskop jest tym samym dla biologów. Skąd Agamede nazwa? Agamede się pojawiło jako nazwa, jako uhonorowanie pierwszej kobiety w nauce. Postać mityczna, kochanka Posejdona, wspomniana przez Homera. Pomyślałem, że to będzie fajna nazwa. I chodziło też oczywiście o promocję projektu. Uhonorowanie kobiet w nauce, jak powiedziałem, to było coś, co mnie zafascynowało. Ale szczęśliwie się stało, że Agamede była kobietą naukowiec, która umiała mieszać zioła, znała wszystkie zioła i umiała je w ten sposób zmieszać, że zgodnie z mitologią mogła wyleczyć wszystkie choroby. I to było to, co mnie zafascynowało, bo Agamede właśnie tym zajmuje nasz system. Kiedy naukowcy wejdą do laboratorium? W chwili obecnej Agamede jest wykorzystywane. Jest wykorzystywane jako centrum badań przesiewowych. To wygląda w ten sposób, że stało się jednym z wielu laboratoriów europejskich, które wykonuje badania w ramach sieci EU Open Screen. To jest taka sieć z laboratoriów zautomatyzowanych, które szukają leków. I dzisiejsze poszukiwania leków odbywają się zupełnie inaczej, niż jeszcze 10-20 lat temu. Dlatego, że dzisiejsze poszukiwania leków polega na tym, że kolekcjonuje się biblioteki związków chemicznych i zamiast testowania jednego związku chemicznego stworzonego przez chemika, tworzy się model biologiczny, a następnie skanuje przez ten model biologiczny wiele związków. Wygrywa ten, kto ma większą liczbę związków i szybciej potrafi skanować, czyli ma lepszą automatykę, i ten, kto ma lepsze modele biologiczne. I ci, którzy przychodzą do naszego laboratorium, nasi współpracownicy, przychodzą z własnymi modelami biologicznymi, a my je przeszukujemy w oparciu o istniejące bazy danych, biblioteki związków chemicznych. I biblioteki chemiczne, jakie mamy, liczą ponad 100 tysięcy związków. Chciałbyś, żeby w Polsce w większej ilości ośrodków funkcjonowały takie laboratoria? Ja bym chciał przede wszystkim, żeby była możliwość dla młodych ludzi
żeby mieli możliwość korzystania z tego typu laboratoriów. To nie o to chodzi, żeby mieć dużą liczbę laboratoriów. Większym wyzwaniem jest to, żeby mieć kadrę, która potrafi ją obsługiwać, dlatego że obsługa laboratorium wymaga dobrych modeli biologicznych i osób wykształconych na odpowiednim poziomie. I to nie jest tak, że samo laboratorium wygeneruje wyniki najlepsze. Są niezbędni ludzie, niezależnie od tego, jaką mamy automatykę, jakie mamy system, jakie mamy możliwości. Możliwości są duże, natomiast najważniejszą rzeczą jest młoda kadra, która by chętnie przyszła z dobrymi modelami. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.